Niektóre osoby używają słowa obwód. O co im wtedy chodzi? Jeśli mówią o matematyce, to obwód to długość wszystkich boków danej figury. Aby kupić siatkę na ogrodzenie, musisz wiedzieć, jaki jest obwód działki, czyli jaka jest suma wszystkich boków tej działki. Przygotowałam tutaj kilka figur. Policzymy ich obwody. Zapiszę. Będziemy liczyli obwód. Obwód. Zacznijmy od trójkąta. Mamy tutaj trzy boki, z którego każdy ma długość 4. Czyli jakieś 4 jednostki. Może metry, może centymetry. W tej chwili nie jest to napisane. Odpiszę. Obwód w skrócie OB albo OBW równa się 4 dodać 4 dodać 4. A to się równa 12. Idziemy dalej. Mamy tutaj prostokąt, jakiś czworokąt. Mamy 4 boki, 2 o długości 3 jednostek i 2 o długości 5 jednostek. Możemy sobie tutaj jednostkę dopisać. Niech to będą metry. 5 metrów, a tutaj 3 metry. Na przykład jakiś pokój. I obwód tego pokoju jest równy. 5 metrów dodać 3 metry. Idziemy do kolejnego boku. 5 metrów dodać 3 metry. Mam 4 boki. To jest równe ile? 5 dodać 3 jest równe 8. Tutaj też mamy 8, zatem obwód jest równy 16 metrów. Teraz mamy pięciokąt. Wymyślę tutaj sobie jakąś inną jednostkę. 2 na przykład gnusy. 2 gnusy. Taka wymyślona jednostka. 2 gnusy. Robimy takie zadania po to, żebyś wiedział, że jednostki mogą być różne. Obwód równa się. Mamy 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2. Możemy to zapisać w skrócie. 5 razy 2 gnusy, prawda? 5 boków po 2 gnusy. To jest równe 10 gnusów. Czyli obwód tej figury, jeżeli jeden bok to 2 gnusy, wynosi 10 gnusów. Ciekawe, prawda? 10. I pozostaje nam jeszcze ostatnia figura. To jest sześciokąt, bo ma 6 boków, 6 kątów, 6 wierzchołków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I liczymy. Obwód. Tu już zostawimy takie jednostki. 6 dodać 1, dodać 4, dodać 2, dodać 2, dodać 4. Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę, skąd startujesz i czy faktycznie ilość tych składników jest równa ilości boków. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 boków, czyli nic nie pominęliśmy, nie napisaliśmy niczego za dużo. Ile to będzie równe? 6 dodać 1 jest równe 7, 7 dodać 4, 11, dodać 2, 13, dodać 2, 15, dodać 4, 19. Wiesz już, jak obliczać obwody? Zachęcam Cię do rozwiązania ćwiczeń na stronie Khan Academy.